ulicy kiedyś? Pustą ulicę długą? Ja też nie. Może się kitrać. Proszę bardzo. Prawie. A wiecie czemu? Bo jest godzina 8. Niestety z baru Krakus zostało tyle, czyli tyle, co niedługo zostanie z dworca PKS. Czekajcie, bo dziewczynki chyba mnie zagłuszyły w każdym razie. Tu kiedyś było mega tanio i spoko żarcie, no ale wszystko się zmienia, jak to śpiewał ktoś tam. Złote, a skromne nabiera nowego znaczenia. Ja myślałam, że to jest budynek. Nie wiem, jak wam to pokazać. To jest mniej więcej o, w takiej odległości ode mnie. Co prawda ja takim, chyba nawet z tej firmy płynęłam do Norwegii, ale jakoś tak... No, to było dawno. Robi wrażenie, no. Ups. Mucha właśnie na głowę spadł przed chwilą. A tam jest nowy port, latarnia. O, tutaj, morska. No tutaj wiadomo, to stąd odpływają, to jest terminal normalnie portowy, znaczy promowy, no. A tam jest Westerplatte. Znaczy, zaczyna się, a prowadzi tam do końca, idziesz tam, idziesz. I tu jest Cypel. O, tu. Dźgasz Mimuszka? Cześć! Dzisiaj witam się z wami z Westerplatte, a właściwie z początku. Bardzo ładnie widać Gdynię przede mną, ale wy nie widzicie tego na pewno. Choć nagrałam coś, ale no wiecie, odległość jest znaczna. Za mną jest falochron, na który nie można wchodzić. Przepraszam cię, mucha. Stanęłam mu na drodze i ludzie na plaży. Ja musiałam przebrać buty, bo myślałam, że się ugotuję. Rano byliśmy rowerem 4 godziny. Wyjechaliśmy o 8, więc udało się, wiecie, przed turystami zdążyć, no ale ja w ogóle jestem w szoku, powiem wam, że jest koniec wakacji, jest środek tygodnia, a jest tyle ludzi, w ogóle się wymieniają na tym kempingu, był moment, że wszyscy wyjechali, to była chyba niedziela, no i był, nie wiem, pół dnia był spokoju, więc jest spokoju, bez tłumów, nie? Nie, no fajnie, niech życie tętni. Może uda się puścić drona, ale nie wiem, dlatego że to jest przez ten terminal, który nagrywałam wam wcześniej, jakaś nabrzeżna morska, nie wiem, ale mam tu siedzibę, zapomniałam. I dlatego że chyba w zeszłym roku też wam nic nie nagrałam, nie pamiętam, jak zwykle, i w ogóle wam nic nie nagrywam, ale musicie mi wybaczyć, czas tak leci. Mogłabym się chociaż obrócić w stronę morza, żebyście cokolwiek zobaczyli. Bardzo lubię tutaj ten, może myślałam, że to dron, a to się pyta. Tę część Gdańska, bo tu jest bardzo fajna, cicha, znaczy cicha, no taka krótka plaża, jak lubię, nie lubię takich, jak na Stogach u nas są takie szerokie plaże, ale one też mają swój rok, no ja wiecie, o co mi chodzi. Dobra, idę do cienia z pieskami, bo... Zaległ, bo na kempingu nie może, ale tutaj, proszę bardzo, da się odpoczywać. To jest po prostu maruder taki. Dzwoniliśmy właśnie do portu, gdzieś tam, do zarządu czegoś tam. No i nie można poprzeć stronę. Teraz, wiecie, zmienić tą aplikację. Znaczy, można tam uzyskać zgodę, ale wiecie, na piśmie nikt nie da.
to nie jest jak w Krzesinach, że dzwonisz i ci pojedzą sekundę. Tak lub nie. A może tak jest, nie wiem. No ale i tak wieje, więc dzwonisz tam to w ogóle. Ale przynajmniej fajnie, że tam też tak spoko ludzie są i udzielają informacji. Dobra, bo tu wieje, pewnie nie słyszycie w ogóle. Nie? Jak mnie widać? Przyszłam pozbierać kamyczki, a zbieram śmieci. Super, nie? Nawet już nie zostawię. Słyszycie coś? A za mną portfel.